Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia przebiegają pod hasłem Z pola na stół uczyń jedzenie bezpiecznym. Co się pod nim kryje i jakie działania prowadzone są w Tczewie? Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła tematem przewodnim w roku 2015 bezpieczeństwo żywności, a tegorocznym hasłem obchodów jest Z pola na stół uczyń jedzenie bezpiecznym. I choć Światowy Dzień Zdrowia przypada 7 kwietnia, wpisuje się w nie wiele innych działań podejmowanych w ciągu roku, propagujących wysokie standardy żywieniowe. Dlaczego właśnie ten dzień został przypisany tym obchodom? 7 kwietnia jest to rocznica powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. I każdego roku WHO wybiera jakiś przewodni temat z zakresu zdrowia publicznego, którym w danym momencie wymaga szczególnej uwagi. Światowy Dzień Zdrowia w 2015 roku jest okazją do przypomnienia i podkreślenia roli, jaką zarówno rząd, jak i rolnicy czy sprzedawcy, ale także każdy z nas jako konsument odgrywa w zapewnieniu bezpieczeństwa tego, co trafia z pola na nasz stół. Każdy konsument może mieć duży wpływ na jakość zakupionych produktów spożywczych, które zanim trafią na nasz stół, przebywają długą drogę. Najpierw rolnik zbiera plony, które trafiają do producenta, następnie do hurtowni oraz do sklepów. My jako konsumenci musimy zwracać uwagę przy zakupie produktów spożywczych na etykiety zawarte na produktach. Są one bardzo istotne, gdyż znajdują się w nich podstawowe informacje, między innymi nazwa żywności, wykaz substancji alergennych, ilość netto oraz data minimalnej trwałości oraz przydatności do spożycia. Robiąc zakupy na przykład w upalne dni, nie woźmy ich długo w samochodzie lub nie pozostawiajmy ich w aucie na czas kolejnych zakupów w innym sklepie. Niezwykle ważną sprawą jest też sposób przechowywania produktów od momentu ich zakupu. Ważne jest, żeby przechowywać je odpowiednio w temperaturze w lodówce. Wiadomo, że na najniższej półce, tam gdzie się znajdują koszyczki, to powinny znaleźć się warzywa i owoce, bo tam jest temperatura do tego przystosowana. Potem po tej półeczce wyżej produkty, znaczy się mięso, które się łatwo psują, świeże mięso, ryby. Potem na drzwiach przede wszystkim często są pojemniki do jajek, no i wyżej tam wędliny i inne produkty. Tak? I to jest też istotne przy przechowywaniu produktów zakupionych wcześniej w sklepie. Działania związane z bezpieczeństwem żywności są podejmowane przez cały rok i adresowane są do nas wszystkich, począwszy od najmłodszych dzieci już w przedszkolach. Co to są za inicjatywy? Akcja dotyczy ogółu społeczeństwa, ale głównie nasilona jest na dzieci i młodzież, do których dostęp jest dla nas najłatwiejszy, i to w przedszkolach, szkołach wszelkiego stopnia, podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na terenie tutaj naszego powiatu podejmowane są różnego rodzaju akcje profilaktyczne, na przykład konkursy, w przedszkolach gry i zabawy, jakieś rysunki, rozwieszane są plakaty i pogadanki do uczniów kierowane, tak? Dotyczące właśnie tej zdrowej żywności, żeby młodzież zapamiętała i dzieci, jak należy stosować i przechowywać na przykład produkty żywnościowe. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie również włącza się w tegoroczną akcję dotyczącą bezpieczeństwa żywności. Organizujemy różnego rodzaju programy profilaktyczne. Jednym z nich, który dotyczy właśnie prawidłowego odżywiania i żywienia się, jest program Trzymaj Formę. Program ten już ma 9. edycję w tym roku, czyli od 9 lat jest propagowany i realizowany w szkołach podstawowych klasy 5 i 6 oraz ponadgimnazjalnych. Dzieci i uczniowie chętnie włączają się w akcję Talerz Zdrowia. Opracowują różnego rodzaju jadłospisy na dany dzień oraz przygotowują na przykład śniadania, zdrowe śniadania pod okiem opiekuna i wychowawcy swojego.